Cześć! Nazywam się Emilia Ornat i jestem prezesem Fundacji Ratownictwo Motocyklowe Polska. Chcielibyśmy dzisiaj odpowiedzieć Wam na te pytania, na które cały czas musimy odpowiadać, bo ciągle nam je zadajecie. Co Wy właściwie robicie w tej fundacji? Fundacja nazywa się Ratownictwo Motocyklowe Polska i słyszeliśmy już różne pomysły. Czasami, że ratujemy motocyklistów, a czasami, że ratujemy tylko motocykle. Otóż w tej fundacji budujemy motoambulanse. To są motocykle ratunkowe, których najważniejszym zadaniem jest dojechać na miejsce zdarzenia jak najszybciej. To oznacza, że ten motocykl musi zostać wyposażony w odpowiedni sprzęt medyczny, musi na nim jechać ratownik, no i jest pojazdem uprzywilejowanym. Dlatego zwykle motoambulanse w naszej fundacji mają również bardzo ładne kolory. Te motoambulanse, które budujemy, budujemy po to, żeby zagonić je do roboty w pogotowiu. Po to, żeby mogły współpracować z ratownikami w karetkach i dojeżdżać na miejsce zdarzeń jak najszybciej. To jak Wy to robicie, że współpracujecie z pogotowiem? Wielokrotnie na naszym fundacyjnym Facebooku i Instagramie pisaliśmy o tym, że współpracujemy z pogotowiem ratunkowym na zasadzie pełnego wolontariatu. Jesteśmy jednostką współpracującą z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. To jest taki specjalny rejestr dla różnego rodzaju organizacji, do którego, do każdego wojewody można się zgłosić i powiedzieć: hej, jesteśmy, mamy sprzęt, mamy ludzi, gdybyście nas potrzebowali, możemy pomóc. Wpisanie się do takiego rejestru to nie jest łatwa sprawa, trzeba spełnić pewne oczekiwania i pewne wymagania, ale kiedy to się już uda, dyspozytornia w danym województwie może z takiej organizacji korzystać. To znaczy dyspozytor może powiadomić nas o tym, że mamy, mówiąc kolokwialnie, zebrać mandżur i jechać. My jako fundacja w takich rejestrach jesteśmy. W różnych województwach, w których jeżdżą nasze motoambulanse. Nasze motocykle są zupełnie legalnie dysponowane jako jednostka współpracująca. Dzięki temu nasi ratownicy, zgłaszając się na dyżury, mogą współpracować z kolegami z karetek. Trzeba pamiętać o tym, że polski system ratownictwa medycznego jest dość skomplikowany i ma tutaj znaczenie bardzo wiele różnych aspektów prawnych. Ale z grubsza rzecz wygląda w taki sposób, że możemy jako taka jednostka funkcjonować, możemy być dysponowani, no i musimy te motoambulanse na tych dyżurach, wolontaryjnych dyżurach, za które nikt nam nie płaci, po prostu utrzymać. Kto może zostać członkiem naszej fundacji? Członkiem naszej fundacji może zostać każdy. W fundacji mamy w tej chwili około 50 wolontariuszy. Są to zarówno kierowcy motoambulansów, motocykliści, ratownicy, nieratownicy, nie motocykliści. Dla każdego znajdzie się tutaj fajne miejsce, bo mamy kupę roboty do zrobienia. W związku z tym, jeśli macie ochotę do nas dołączyć, dajcie znać. Co jeszcze robimy w fundacji? Oprócz motoambulansów, które są naszym flagowym projektem i fundamentem całej fundacji, doskonale wiemy, że choćbyśmy nie wiem jak szybko dojechali motoambulansem na miejsce zdarzenia, to jest jeszcze jedna grupa ludzi, która będzie w stanie nas wyprzedzić. I to są świadkowie zdarzenia. Dlatego bardzo dużo uwagi, czasu i energii poświęcamy na szkolenia. Szkolimy dużych i małych, starszych, młodszych, kobiety, motocyklistów, mężczyzn, nie motocyklistów. Szkolimy z pierwszej pomocy wszystkich, którzy tylko chcą się tej pierwszej pomocy nauczyć. Dlatego, że każdy z Was może znaleźć się w sytuacji, w której te umiejętności będą mu potrzebne. A kiedy już się w takiej sytuacji znajdziecie, to chyba lepiej to umieć. Mamy specjalny projekt szkoleń dla motocyklistów, w którym bardzo często prowadzimy takie szkolenia w różnych miejscach przyjaznych motocyklistom. W sklepach, klubach, knajpach, w bardzo przyjaznej, luźnej, przyjacielskiej atmosferze, ale bardzo skutecznie. Mamy również specjalny projekt skierowany do dzieciaków w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Dzięki temu od najmłodszych lat uczymy ich, jak zachować się w sytuacji, w której następuje to nagłe zagrożenie zdrowia i życia. Trochę trudno tłumaczy się to trzylatkom, ale jeśli oswoją się z fantomem już w takim wieku, to jest szansa na to, że potem nauczą się tego porządnie.
A jak nauczą się tego porządnie, to być może za chwilę uratują komuś życie. Oprócz motoambulansów i szkoleń, można nas spotkać w bardzo wielu miejscach. Na różnych motoryzacyjnych imprezach, na targach, na różnego rodzaju zlotach i właściwie na każdej imprezie, na której wydaje nam się, że warto byłoby nasze motoambulanse pokazać. Tam też opowiadamy o tym, co robimy w fundacji i, tak jak wspomniałam wcześniej, żebramy. Na każdym takim wydarzeniu spotkacie puszkę, do której będzie można wrzucić złotówkę albo dwie, po to, żeby wspierać nasze działanie. Jako fundacja angażujemy się również w bardzo wiele akcji charytatywnych. Czy każdy może zrobić sobie motoambulans? No nie. Żeby jeździć motoambulansem, trzeba przede wszystkim być naprawdę świetnym motocyklistą. Trzeba mieć bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu motocykla i bardzo, bardzo dużo przejechanych kilometrów. Trzeba również być bardzo dobrym ratownikiem. Dlatego, że na motoambulansie każdy ratownik jest sam. Normalnie pracujemy w zespołach dwu- lub trzyosobowych, a tutaj do dyspozycji mamy tylko dwie ręce. W związku z tym trzeba naprawdę dobrze wiedzieć, co się robi. Dlatego właśnie ta poprzeczka jest postawiona bardzo wysoko. Ponadto motoambulans jest pojazdem uprzywilejowanym. Przygotowanie takiego pojazdu zgodnie z prawem to jest całe ogromne przedsięwzięcie wymagające bardzo wielu kroków. To oznacza, że nie można po prostu zamontować niebieskich światełek na motocykl, napisać na nim motoambulans, założyć kamizelkę z napisem ratownik i już. Trzeba się nieco wysilić. Są do zrobienia określone uprawnienia, są do przygotowania odpowiednie dokumenty i są do zdobycia odpowiednie zezwolenia. Jeżeli chcecie wiedzieć na ten temat więcej, zawsze możecie się do nas odezwać. Natomiast musicie wiedzieć, że kierowanie motoambulansem to nie jest takie hop-siup, jak mogłoby się wydawać, chociaż wiemy, że czasami tak to wygląda. Dlaczego nie publikujecie filmów z przejazdów motoambulansem? Każdy nasz motoambulans jest wyposażony w rejestrator, a mimo to na żadnych naszych social mediach nie znajdziecie filmików, na których zobaczycie, jak nasi ratownicy dojeżdżają na miejsce zdarzenia. Po pierwsze dlatego, że z jednej strony byłoby to nieodpowiedzialne, dlatego że na filmie zawsze wszystko wygląda szybciej, bardziej dynamicznie, bardziej brawurowo. I jest ogromnym problemem to, żeby wyjaśnić, dlaczego kierowca motoambulansu podejmuje w tym momencie akurat taką decyzję. No i bardzo często wydaje się, że zapinkalają 200 po mieście, a tak naprawdę jadą z prędkością około 60-80 km na godzinę. Tak wyglądają wszystkie filmiki, które nagrywa się z motocykla. Natomiast publikowanie takich filmów spowodowałoby jeszcze jedną rzecz. Spowodowałoby, że wy będziecie myśleć, że my się ścigamy. A tak nie jest. Naszym celem na motoambulansie jest to, żeby dojechać na miejsce bezpiecznie. Tak czy inaczej podejmujemy pewne ryzyko i zdarzają się wypadki. W związku z tym nie ma żadnego powodu, a przynajmniej my go nie znajdujemy, żeby takie filmiki publikować tylko i wyłącznie po to, żeby ktoś powiedział: ale fajnie jeżdżą. Dlaczego nie publikujecie filmików z działań w trakcie akcji ratunkowej? Bardzo ważną rzeczą jest to, że podczas jakiejkolwiek akcji ratunkowej my mamy do czynienia z pacjentami. To są prawdziwi ludzie, a my jesteśmy im potrzebni po to, żeby nieść im pomoc. Nie wyobrażamy sobie sytuacji, żeby publikować ich wizerunek, pokazywać ich cierpienie i łamać pewną prywatność i pewne zaufanie wynikające z tego, że my jesteśmy medykami, a oni są naszymi pacjentami. To, co dzieje się między pacjentem a jakimkolwiek medykiem, powinno pozostać tylko i wyłącznie między nimi. Nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której ktokolwiek ogląda swoją mamę, tatę, brata, dziecko na YouTubie, cierpiące. Wydawałoby się, że wystarczy zamazać twarz, ale to nieprawda. Człowieka można poznać po wielu rzeczach. Po miejscu zdarzenia, po pojazdach, po ubraniu. Ponadto tak naprawdę zabrania nam tego prawo. To, co dzieje się między medykiem a pacjentem, to są informacje medyczne, które muszą i są prawem chronione. Czy można wybrać się z naszym ratownikiem na dyżur?
No niestety nie. Jazda pojazdem uprzywilejowanym na sygnałach jest bardzo dynamiczna, a pasażer na motocyklu bardzo niewiele widzi i tak naprawdę nie do końca będzie w stanie w jakikolwiek sposób zareagować. Dlatego też ratownicy na motoambulansach jeżdżą w pojedynkę. I to jest powód, dla którego niestety, bardzo nam przykro, ale was, naszych fanów, widzów i ludzi, którzy nam kibicują, nie będziemy dla rozrywki i rekreacji wozić motoambulansem. Gdzie można spotkać nasze motoambulanse? Ponieważ jesteśmy największą i jedyną działającą ogólnopolską organizacją zajmującą się motocyklami ratunkowymi, nasze motoambulanse możecie spotkać na terenie kilku województw w całym kraju. Nasi ratownicy pełnią dyżury ramię w ramię z zespołami ratownictwa medycznego. Dodatkowo, ze względu na bardzo trudną sytuację w systemie ochrony zdrowia ostatnio, wspieramy Państwowy System Ratownictwa Medycznego naszą karetką. Zgłaszamy się na dyżury i warszawska dyspozytornia wysyła nas do pacjentów po to, aby mogli czekać na karetkę krócej. W okresie od marca do kwietnia nasza karetka zrealizowała prawie 200 zleceń. Wszystkie koszty związane z dyżurami naszej karetki, to znaczy paliwo, cały sprzęt medyczny, pokrywamy z finansów fundacji, a nasi wolontariusze zgłaszają się na dyżury zupełnie za darmo. No to skąd bierzecie na to wszystko pieniądze? Otóż mamy zwyczaj powtarzać, że żebramy. I jeśli widzieliście naszego Facebooka czy Instagrama, to wiecie, że zawsze pojawiają się tam różnego rodzaju zbiórki, zrzutki i nasze prośby o to, żebyście nas wspierali. To są właśnie pieniądze, z których korzystamy po to, żeby motoambulanse na dyżurach utrzymać. Bardzo często dostajemy również darowizny od naszych wspierających nas fanów, znajomych, rodziny, kolegów i ludzi, których spotykamy w różnych miejscach, które umożliwiają nam robienie tego, co robimy. Tak naprawdę wszystkie pieniądze, które są w tej fundacji, pochodzą od Was. To są pieniądze, które dostaliśmy po to, żeby móc funkcjonować. Nie otrzymujemy żadnych dotacji, nie sponsoruje nas żaden wojewoda, żaden marszałek, żadna partia i żaden rząd. No to jak można nas wspierać? Można wejść na Patronite i zostać naszym patronem. Patronite wspiera pracę naszych motoambulansów w całej Polsce. Można wejść na Facebooka, tam znaleźć zbiórkę albo po prostu przekazać kilka groszy pod postem. Można również wejść na naszą stronę internetową, znaleźć numer konta i zrobić przelew. W tytule wpisując darowiznę na cele statutowe. Pewnie Wasza księgowa wyjaśni Wam, dlaczego takie darowizny warto robić i jak można odpisać je od przychodu czy podatku. Natomiast każdą taką złotówkę, którą nam przekażecie, wykorzystujemy na nasze cele statutowe. Poza wsparciem finansowym można nas wspierać na dziesiątki różnych sposobów. Potrzebujemy kogoś, kto wydrukuje nam naklejki, wizytówki, inne materiały reklamowe. Potrzebujemy koszulek dla naszych wolontariuszy. Potrzebujemy firmy, która będzie serwisować nasze motocykle i karetkę. Potrzebujemy również sprzętu medycznego i paliwa. Jeśli macie jakikolwiek pomysł na to, jak można nas wspierać, po prostu dajcie znać.